Ze mną oczywiście jeden z bohaterów dzisiejszego spotkania, Ioanni Osar, zdobywca 20 punktów, tak jak Adamie powiedziałeś. Dowiedzmy się, jak się czuje Estończyk po dzisiejszym spotkaniu i co to oznacza dla Anwilu. Jest oczywiście 2-0. Congratulations first, it was again a great competition, almost 100 points you score. You feel good here in Wrocławek, of course. How do you rate this game? I think overall we play pretty good overall, but we had like ups and downs as basketball is. But I'm happy with it. We got it together in the end and came out on top. Tak, Stojczyk powiedział, że rzeczywiście jest bardzo zadowolony z tego, że to jest drugie zwycięstwo, a najważniejsze to, że czują się razem, że grają razem, że jest bardzo dobra atmosfera w drużynie. To jest na pewno ich duża broń. What does it mean 2-0 right in the quarterfinal for you? Of course it's, you know, good feeling, but you know, still we can't, you know, go there and play a worse game. We have to do the same things, you know, hustle, play hard and play defense and yeah. Musimy świetnie walczyć w obronie, musimy walczyć do samego końca. 2-0 to nic wielkiego. Widzimy, jak skoncentrowani są zawodnicy Anwilu Wrocławek. To jeszcze nie jest oczywiście koniec. No to zapytajmy się w takim razie, dowiedzmy się, jak to się stało. 20 punktów zawodnika wychodzącego z ławki. Your great performance, 20 points. You came from the bench with a big, big energy. Do you like it? Of course. You know, I had a good day today, team. Well, luckily my teammates found me in, you know, right times and yeah. I'm happy for it. Jest oczywiście szczęśliwy z tego, co się działo dzisiaj, ze swojej dobrej gry. Oczywiście, ale pochwała dla kolegów, którzy w odpowiednich momentach znaleźli go na dobrych pozycjach, a więc jeszcze raz gratulacje. Congratulations. Thank you very much. Thank you.